Słuchajcie, jeszcze jedna prośba. Ja wiem, że czasami dajecie dobre wskazówki odnośnie tego, czy muzyka jest za głośna i tak dalej, bo może ja mam inny odbiór, ale w kontekście tego, czy kamerka, czy nie kamerka, czy poziom trudności, to powiem tak, nie wkurwiajcie mnie nawet, ja se gram w gierkę, chcesz to oglądaj, nie chcesz to wypierdalaj. Zapraszam serdecznie na serię z Wiedźmina. Gramy teraz w tym momencie na padzie, więc muszę sobie ogarnąć, jak to wygląda. Dobra, giereczka jest troszeczkę za głośno. Tutaj mamy pochodnie, okej. Gałeczką lewą wybieramy znak. Z tego co pamiętam, tutaj było użycie znaku. Okej, czy jest tutaj na przykład coś takiego jak samouczki i klawiszologia? Jest coś takiego? Klawiszologia. Klawiszologia. Czy tu będzie coś takiego? Tak, same początki w Wieśku. Opcje. Ustawienia sterowania. Schemat sterowania. O! Menu pauzy, menu gry, rzucanie znaków, używanie przedmiotów pod ręką. Atak silny trójka. Skocz, kółko, interakcja X, atak szybki kwadratem. Rozglądanie się, wciśnięcie, zmiana zadania. Wciśnij LR, LS, tryb fotografowania, ok. Poruszanie się, wciśnięcie bieg, podwójne wciśnięcie, wezwanie wierzchowca. Przycisk w lewo, stalowy miecz, a przytrzymanie go, chowa go. Przycisk w prawo, wyciąga srebrny miecz, a przytrzymanie go, chowa go. Przycisk w górę, eliksir 1, eliksir 2. Menu szybkiego wyboru, użycie wiedźmińskich zmysłów. Genialnie. Ja powiem wam szczerze, że często lubię przechadzać się wiedźminem z wyciągniętym mieczem na zewnątrz. Wygląda to epicko. Okej, to jest srebrny, przytrzymanie, włożenie go z powrotem. Jeszcze mówiliście mi wczoraj, że opcja kamery jest jakaś inna, więc możemy nad tym popracować. Grafika, wyświetlanie, to będzie gamma, nie, wyświetlanie. Rozdzielczość, sprzętowy kursor, skarowanie interfejsu, konfiguracja. Rozmiar, mały interfejs, ukryj minimapę. Gdzie to będzie? Siemano. Jak długo są dostępne zapisy? Przez 2 miesiące około. Rozmowy między NPC, powiadomienia. Nie, to nie będzie tutaj. Gdzie to może być? Ustawienia wideo. No ja bym powiedział, że to tu bym to wrzucił. Gdybym był, pracował w CD Projekt Red. Ej, trafienie i efekty krytyczne? Nie. Morale wierzchowca. Wytrzymałość wierzchowca, nie ma tego. Wiecie, gdzie to zmienić? Wyświetlanie? Siemka. No właśnie, nie widzę tego. A może to tak już jest? I tego nie zmienisz? Rozgrywka? Okej. Okay. Opcje. Rozgrywka. Okej. Predefiniowanie kamery. Domyślnie, domyślnie, domyślnie? Może tak. I poziom trudności. No, na razie niech zostanie. O, proszę bardzo. Co znam? Chłopcze. Chłopcze. Przesuń się, chłopcze. Dobra, słuchajcie, mamy
troszeczkę do zrobienia. Przede wszystkim, na jakim etapie jesteśmy? Jesteśmy na etapie przygotowań do walki z Gryfem. Byliśmy już w obozie, nowigradzkim obozie tutaj, w garnizonie, i powiedzieli nam, że jeżeli chcesz wiedzieć coś o Yennefer z Wennerbergu, to musisz, kurwa, ubić Gryfa. I Geralt ma teraz w tym momencie ubić Gryfa, ale z racji tego, że ja chciałbym również porobić troszeczkę pobocznych zadań, to zanim będziemy robili bestię z Białego Sadu, chciałbym po prostu jeszcze zrobić jakieś zlecenia wiedźmińskie, pełną kolekcję kart. No, tego pewnie nie zrobimy dzisiaj, ale zaginionego w akcji możemy zrobić i możemy zrobić na przykład, albo teraz, zlecenie licho przy studni, bo akurat, żeby nie przepoziomować tego, to idziemy robić zlecenie licho przy studni. Czy tutaj się wzywa konika? Tutaj się wzywa konika. No i lecimy. A można volume up w grze dialogi efekty? Bo ty jesteś głośno, a gra cicho. Mogę troszeczkę podgłośnić? Mogę troszeczkę podgłośnić, jeżeli tak bardzo tego chcesz. Jeżeli tego chcę. Odolan. Chyba tutaj mieszka. Na najlepszym poziomie. Przed chwilą Bartosus. Odolanie! Odolanie! Chciałem porozmawiać o zleceniu. Zaraz. Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki. Ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone. Jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może Alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. O, porozmawiajmy o kasie. Współczuję, ale interes to interes, więc pomówmy o pieniądzach. A co nie tak z pieniędzmi? Aby wytargować lepszą zapłatę, wybierz kwotę. Okej. Serio? Tylko tyle mogę ponegocjować? No dobra. Takiej sumy to ja na oczy nie widziałem. No i dogadaliśmy się. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była. Na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. No dobrze. Czas w takim razie sprawdzić leśne licho. Pozbierajmy jeszcze troszeczkę wroniego oka. Pozbierajmy te liście. Chcę je zbierać, żeby później tworzyć eliksiry, bo na pewno chciałbym je w przyszłości uważyć. No na pewno potrzebujemy dużo kasy, żeby kupować te wszelakie, wiecie, mutageny i tak dalej. W sensie chodzi mi o te eliksirki. Dobra, daleko to jest stąd? Nie, 200 futów. No to możemy się tam przebiec.
na pieszo. Bartłomiej, dziękuję za subika. Słuchajcie, powiadomienia są wyłączone, żeby nie psuć imersji, ale ja będę każdorazowo te subskrypcje wyczytywał. No i żeby psuć imersję, będę pokazywał kamerkę w momentach, w których po prostu sobie gadamy, a w momentach, kiedy wchodzimy w postać, no to ją wyłączam, albo kiedy robimy jakieś ważne zadanie, kiedy jest jakaś walka i tak dalej, to po prostu w takich momencikach, gdzie można porozmawiać, to sobie troszeczkę pogadamy. O, i może to będzie dobry moment na to, żeby subować. To włączę alerty, jak będzie kamerka włączona. Zaraz to ogarnę. To i osławiona studnia. Okej. Dziwne. Po duchu ani śladu. Może ukazuje się tylko o jakiejś konkretnej porze. Purchawka. Świeżo nadepnięta. Ktoś tutaj wcześniej był. O nie. Znowu adipsia kturna. Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń. Trawa dookoła studni jest nie, nie będę go wyzywać, bo nie można odpowiedzieć wskazuje teraz. Na to, że to południca. Południca? Tak myślałem. Zbierzmy jeszcze troszeczkę pulchawek. Przygotujmy się na walkę z nią. Ale jeżeli to południca, w takim razie trzeba będzie tutaj przyjść koło południa, ale zanim to deszcz pada, może powinniśmy rozpalić jakiś ogień. Kufer. Esencja żywiołu, stara owcza skóra. A jakiś pamiętnik. Ale najpierw sprawdźmy tę szafkę. Laleczka do praktyk magicznych. O kurwa. Złoki. Znaczy kości. Już same kości. Zobaczmy to. Dziennik? Może się okazać pomocny. Volker złożył skargę na dziedzica przed sądem w Zimie. Wyliczył wszystkie krzywdy, jakieś o niego zeznali, coś tam. Jak pobił Jonathana, bo w ten czas czapki przed nim nie zdjął. Jak pijany pola stratował i odszkodowania wypłacić nie myślał. Jak wpadł na wesele Pietera i prawa pierwszej nocy się domagał. I stało się, o cośmy błagali w modłach Meritele. Sędzia uznał nasze żale i wszelkie należności lenne wobec dziedzica zawiesił. Możemy złożyć własną osadę, żyć jak wolni ludzie. 12.4.1250 roku. Mówią, że dziedzic się do nas wybiera, że paktować chce. Nakłonić, żebyśmy do niego wsi wrócili. Ponoć po tym, jak obumrał go syn, uspokoił się, nie nerwuje się już o byle co. No to zobaczymy, w każdym razie ja się stąd ruszać nie zamierzam. Ciekawe. Pożółkły pamiętnik. O! A to co to? A to miałem w ekwipunku. Między światem księga spotu i krwi. Między światem widzianym i niewidzialnym rozpięta jest zasłona. Sprawia ona, że żywi nie widzą umarłych, a umarli nie widzą żywych. Niektórzy czarodzieje potrafią przebić zasłonę i porozumieć się z umarłymi, albo wezwać ich na krótki czas do światła pod słońcem. Sztuka ta nazywa na jest nekromancją. Również umarli mogą przebić zasłonę i przedostać się do świata żywych. Dobra, wystarczy tego. Trzeba zająć się południcą. Swoją drogą, całkiem ciekawa chatka. Mógłbym to zamieszkać. Może na dobre osadzić się gdzieś, ale najpierw znajdźmy Yennefer.
A żeby znaleźć Yennefer, muszę przypodobać się mieszkańcom tej wioski. Muszę im pomóc. Może staną wtedy za mną w konfrontacji z Nilfgaardczykami, ale przede wszystkim trzeba ubić torze Gryfa. Zaśnijmy w jednym z tych domostw, chociażby do południa. Kolejna lalka, talerze, woda książęca, to wszystko będzie na sel. Dobrze, w takim razie medytujmy. Medytacja do godziny do której? No do 12, nie? Oho! Jest. Południca. Może uda mi się z nią porozmawiać. Południca? Ciekawe, skąd się tu wzięła. Przeczytaj wpis o południcy w bestiariuszu. Okej, to wracamy, żeby nas nie widziała. Bestiariusz. Pies, hybrydy, trupojady, upiory. Upiory, licho ze studni. Południca. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, chłopi nie przerywają pracy w środku polu, w środku dnia, żeby się chronić przed upałem, tylko przed południcami. Wyjątkowo upalne dni na polach pojawiają się czasem zjawy przypominające wysuszone słońcem kobiety ubrane w długie białe szaty. To południce, duchy młodych kobiet i dziewcząt, które zmarły gwałtowną śmiercią tuż przed lub tuż po swoim ślubie. Oszalały z bólu i nienawiści, krążą wśród łanów zboża, szukając swych dawnych, niewiernych kochanków czy miłosnych rywalek. Ale zabiją każdego, kto nie usunie się na czas z drogi. Przed odejściem za światy powstrzymuje często zwykle jakiś przedmiot o szczególnym emocjonalnym znaczeniu. Dlatego znalazłszy w szczerym polu zaręczynowy pierścionek czy porwany welon, lepiej go nie podnosić. Tylko czym prędzej się oddalić. Bruce! Dzięki serdeczne! Dzięki za rajdzika! Witam ślicznie! Cześć i czołem! Wybaczcie, mam powiadomienia wyłączone, żeby nie psuć sobie gdzieś tam imersji w momencie, kiedy wchodzimy w postać, ale prawdopodobnie za chwilę włączę te alerty ponownie. Bardzo serdecznie, Bruce, dziękuję za rajdzika. Witam was wszystkich na nocnej sesji w Wiedźminie. Witam was bardzo serdecznie. Dzięki serdeczne. Sorki, nie wpatrzyłem na czat. Zazwyczaj gdzieś tam wali po słuchawach, ale tym razem to się nie wydarzyło. Witam serdecznie, dziękuję bardzo jeszcze raz za rajdzika. Witam oczywiście wszystkich widzów Bruza. Dajcie znać również, co ciekawego robiliście. No i zapraszam was na Wiedźmina. Czytamy tutaj o południcach. Jesteśmy na samym początku, więc można sobie zerknąć. Jeżeli ktoś nie widział, ale kto nie zna historii Wiedźmina? Olej. Znaki Urden, olej przeciw upiorom i księżycowy pył. Petarda z księżycowego pyłu. Okej. No dobra, czyli coś musi ją trzymać tutaj na ziemi. Z południcy jest tym miejscem jakiś przedmiot. Coś, bez czego nie odejdzie w zaświaty. Dziwne. Nie atakuje. Oho. Podszedłem za blisko. Widać, południca nie oddala się od sobie. Oho. Dalej. O, czekaj. Ja nie chcę jej pokonać. Tylko znaleźć coś, co wiąże się ze studnią. Może ją uwolnię w ten sposób, a jak ją zabiję, to będzie koniec. Nie, już jestem w kombacie z nią. Nie chcę ci zrobić krzywdy, południco. Wyszła ze znaku. Nie da się wskoczyć do studni. Coś czuję, że chyba wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Już mi się powoli przypomina. Ale dobra. Słuchajcie, ja tam spierdolę od niej. Dlaczego? Żeby jej nie zabijać. Tylko żeby ją uwolnić. I teraz sobie pomedytujemy. Pomedytujemy sobie i na przykład pomedytujemy sobie do godziny
do północy. I teraz przeszukamy to miejsce. Ja nie chcę zabijać potworu. Czasami jest opcja, żeby je odczarować, żeby je uwolnić. Żeby nie sprawiać im bólu i męki. Przeszukajmy te miejsca. Oho. No tutaj na pewno trzeba użyć Arda. Dobra, sprawdźmy. Proszę alchemików. Fajka. To na pewno nie jest jej. Butelka wody. A tutaj? Len. Raczej to nie jest to. Dobra, kojarzę tą misję, już mi się parę rzeczy przypomniało, ale wydaje mi się, że warto by było tutaj tych spoilerowiciów, którzy już na tym etapie rzucają spoilerami, jak ktoś może nie zna tej gry i chce sobie zobaczyć, to już ich gdzieś tam troszeczkę poblokować. Okej. Tutaj są jakieś ślady krwi, ale chyba tego nie mogę zbadać. Tutaj jest ten... O. Mężczyzna. Został zakuty nożem. Zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne plamy krwi, ale nie jego. Ślady dłoni umazanych we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ciągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać. Ale może zostały jakieś ślady? W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. Przy studni jest kolejny ślad. Okej, sprawdzę jeszcze ten budyneczek tutaj, a później pójdziemy do studni. Widzę, że piszecie o tym, że espresso był widziany na spotkaniu PD, że gdzieś tam gadali o nim. Fajnie, że to w ten sposób się potoczyło i cieszę się, że też takiego streamka, można powiedzieć, kończącego sezon zrobiliśmy, bo bawiłem się wybornie. Tutaj chyba wzięliśmy już wszystko i raczej nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ale możemy użyć wiedźmińskich zmysłów, by znaleźć ślady zostawione przez ofiarę. Okej, tutaj jest coś, tutaj jest rączka, tutaj jest lina. Plamy po krwi, prawie do szczętów wypłowiałe, a lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. Aha. Trup powieszony na sznurze od wiadra. O się. To pewnie ta kobieta od dziennika. Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta. Sądząc po zębach około 30, brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało, ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim tę bransoletę od męża? Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. Okej, no to skaczemy na dół. To jest moje drugie przejście. Pierwszy raz przechodziłem tę grę 9 lat temu. Widać, południca nie oddala się od studni. Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta, sądząc po zębach około 30, brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało, ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła. Nie mogę tego pominąć. Zaletę od męża. Trzeba zeskoczyć. O. Widać, południca nie oddala się od studni. Już dobra, już kurwa, skaczemy. O. Kuferek. Hmm.
Siemać. Znalazłem rękę. Jest tutaj też jakaś bransoleta. Pytanie, czy jestem w stanie stąd jakoś wyjść. A może pod wodą? To wygląda jak wyjście. Opa. Połów udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem dla mojej ukochanej Klary Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota. Ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę. Baby Shark, dziękuję bardzo. Bartłomiej, dzięki. Dobra, wychodzimy stąd. Coś jeszcze tutaj jest do zebrania? Już chyba nic. Nie ma żadnych... Już tu nie będziemy wracać. Tak, to jest początek. Tak, to jest na maksa. Grafika jest na maksa. Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś eliksir. Czyli jednak będziemy z nią walczyć. Wow! Jakaś zbroja, ty! Zoba! Zoba to! Zaraz sobie zobaczymy ekwipunek, bo mamy naprawdę całkiem pokaźny ekwipunek. Zaraz spróbujemy się przygotować do tego starcia. Ale przede wszystkim chciałem zobaczyć, co my tutaj mamy ciekawego, jeżeli chodzi o ekwipunek. Okej. Okay. Mamy jakąś... Ciardyjską... Okej. Co my mamy tu w ogóle? 15 pancerz, 10 oprężenia. Tutaj są jakieś spodnie kalwe leżyste. Wyglądają spoko. W sensie są żółte, więc wydaje mi się, że mogą być dobre. Obrażenia na... Odporność na obrażenia i tak dalej. Na pewno lepsze. Reszta zostaje. Chociaż broń stalowa. Zerknijmy, co ma podstawie. 22, 26 plus 25 przebicie pancerza. Tutaj nie ma żadnego pancerza. Tutaj również nie ma przebicia pancerza. A tutaj 3% szans na krwawienie. Może większe obrażenia. Ale zostawmy te przebicie pancerza. Dobra. Trzeba przygotować się i uważać jakieś eliksiry. Olej przeciw upiorom. Wydaje mi się, że to wystarczy. Użyjmy tego oleju, ale dopiero przed walką. A tymczasem udajmy się do wioski.
Łotka, zostań tutaj. To może być ciężka walka. Upiór może spróbować się atakować. Spódnicą nie ma żartu. Dobrze. Zaśnijmy tu. Chociaż nie będziemy spali sami. Do południa. Już ją słychać.